Wigry Suwałki w drugoligowym spotkaniu z Przebojem Wolbrą wybrały 3-0. Suwalczanie rozpoczęli mecz od złożenia hołdu swojemu tragicznie zmarłemu we wtorek koledze Rafałowi Drockiemu. Początek spotkania należał do zespołu gości. W czasie całej pierwszej połowy meczu piłkarze Wigier grali zdecydowanie słabiej od zawodników z Wolbroma. Sytuacja na boisku uległa zdecydowanej zmianie po przerwie. Suwalczanie zaczęli przeprowadzać raz za razem skoordynowane ataki na bramkę gości. W 58 minucie po podaniu Rybkiewicza pierwszego gola dla Wigier zdobył Sebastian Świerzbiński. 15 minut później wynik podwyższył Łukasz Stasiak. Napastnik Wigier został bohaterem spotkania, bo w 86 minucie powtórnie pokonał bramkarza gości, ustalając wynik meczu na 3-0. Piłkarz zadedykował gole swoim dwóm zmarłym niedawno bliskim osobom. Ja tylko chciałbym powiedzieć, zadedykować te bramki pierwszą mojemu bracie, który zmarł w czwartek, tydzień temu, a drugą mojemu przyjacielowi Rafałowi Truskiemu. Z postawy swoich podopiecznych w spotkaniu z mocnym zespołem z Wolbroma zadowolony jest trener Suwalczan. Byliśmy lepszym zespołem, to my stwarzaliśmy więcej sytuacji, strzeliśmy ładne bramki po akcjach zespołowych. Dochód z meczu w całości został przekazany żonie zmarłego Rafała Trockiego. Za tydzień Suwalczanie zagrają na wyjeździe z Pelikanem Łowicz.